Siema widzowie, ogólnie to nie wiem dlaczego, ale jakby pierwsze podejście czwartej nocy mi się nie nagrało i zobaczycie tylko pierwsze finalne podejście. No także zapraszam do oglądania, no i tyle. Dobra, nie wiem czy przejdę dzisiaj, zobaczymy. Może być ciężko, ale chociaż wam próby wrzucę, nie? Ogólnie poza odcinkami w ogóle nie gram, więc te próby co widzicie na odcinkach to wiecie, to są jedyne, które robię. Chyba, że to będzie pierwszy odcinek, gdzie będę musiał trochę poświęcić czasu na nagranie go. Ale było blisko w miarę. Będziemy sprawdzać w takim razie tylko tu i tu. No ale przecież Bonnie mi stał, to co ja miałem zrobić? Stał mi przez minutę. Ja już wiedziałem, że on mi wszedł, bo słyszałem to. Za blisko był. A jeszcze ta Chica tak chyba jak głową rusza, możecie napisać, co, czy to jest prawda. Że jak głową Chica rusza, to znaczy, że on wtedy jest tam. Freddy jakby tym nawiedzony, czy coś. Dobra, na razie tylko Chica się ruszyła, która stoi tu. Tu trzeba jak najbardziej jej baterię oszczędzać. Będę wręcz go tu patrzył. Dobra. Na razie nic się innego nie rusza, lisiasty stoi w miejscu, więc... Do pierwszej może chyba mamy chill, tak mi się wydaje, tej nocy. Po prostu trzeba zamykać drzwi, jak patrzę kamery, bo... Tak, to nie ma szans. Znaczy na razie, póki jeszcze Freddy stoi i go blokujemy kamerą, to nie trzeba, nie? Lisiasty już zrobił pierwszy ruch. Jest teraz średnią. Pierwsze 10% baterii za nami. Ja już chcę pierwszą. Znaczy nie wiem w sumie, czy chcę, ale chyba chcę. Dobra, Freddy tu stoi, Chica się ruszyła, jest tutaj. Lisiasty też w miarę ogarnięty jeszcze. Dobra, no to na razie chyba stabilnie. Będę sobie tu patrzył na tą Chicę, w razie na Boniego, bo nie wiem w jakim on tempie może przyjść. Będę sobie lisiastego w sumie patrzył. Ewentualnie, no. Okej, Chica się rusza. Nie wiem, czy ona może tak zespeedrunować, żeby od razu tu być, ale... Chyba nie może. Muzykę w kuchni, lisiasty, dobra. Przyps trochę. Bo lisiasty zaraz biegnie. Nie wiem, czy zaraz Foxy nie wybiegnie. Dobra, nie. Jest bezpiecznie. No co z tobą? Dobra, już będę zamykał drzwi, jak będę ten. Żeby mi Freddy nie wybiegł. Mi się wydaje, że on może przyjść, nie? Dobra. Foxy bezpieczny. Tu nic się nie dzieje. Znaczy, no, bezpieczny Foxy. No, tak średnio bym powiedział, że bezpieczny, ale... Ej, dobra, teraz popełniam błędy, bo ja patrzę kamery na ten. Muszę tak robić przecież. Dobra, zamknę, spojrzę tak. Tu się coś dzieje? Ej, no, na razie chyba Bonnie nie idzie. Oni w dwójkę tu stoją jeszcze. Ej, to jest jakaś... Znaczy, no, nie mówię nic, że się nie stanie, nie, ale... No, wywalaj. Dobra. Niech biegnie. Dobra, tu nic się nie dzieje. Więc mamy lisiastego z głowy. Tu się nic nie dzieje. Freddy się ruszył, bo oni tak samo. Więc już teraz muszę zamykać drzwi, jak będę... No, ogarniał kamery. Czyli teraz już gramy taktyką tylko na Foxy'ego, na patrzenie kamery i to. Zamykam drzwi, po prostu jak patrzę, patrzę Foxy'ego, nic się nie dzieje, patrzę lampy i tyle. Nie patrzę innych kamer, bo myślę, że to nie ma sensu po prostu. No czemu te światła bagują się? Dobra, zamykamy drzwi, patrzymy, nic się nie dzieje, no to tak samo. 50% od drugiej? Chyba jest szansa, że to ugram. Tak mi się wydaje. Zamykamy drzwi, patrzymy, Foxy już zrobił pierwszy ruch. A my i tak patrzymy tylko tutaj, bo... Reszta nas nie obchodzi. Póki Freddy się nie rusza, bo słyszałem tylko raz jego śmiech, jak się raz ruszył, to jest w miarę okej, w miarę stabilnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, patrzymy znowu Foxy'ego. Foxy się na razie nie rusza. Boniego ani razu nie widziałem, tak samo Chicky w moich drzwiach. Ale chyba Boniego bym nie... No właśnie, chciałem powiedzieć, żebym nie chciał zobaczyć. Ponieważ on tu stoi później 30 minut. Przecież. No i patrz, on teraz nie zniknie, jego cień, no nie? To jest masakra, to jest właśnie urok tej gry. Lisiasty na razie stabilnie.
Ale patrzcie, Chiki ani razu nie zobaczyłem, mimo że się tu kręci od początku gry, a Bonnie teraz przyjdzie i tu będzie stał. I tym cieniem swoim. Dlatego trzeba oszczędzać baterię chyba na początku, tak mi się wydaje. Że ta noc jest bardzo specyficzna z racji właśnie na baterię, że Bonnie przychodzi później, a na początku się nic nie dzieje. Zamknijmy, zobaczmy, Fox już się szykuje, ale na razie i tak mamy zamknięte drzwi przez tego frajera rudego. Dobra. Ogólnie na razie stabilnie w miarę. Tu się nic nie dzieje, zamknę drzwi, patrzę Foxiego, na razie nic się nie dzieje, patrzę światła. No to jest do ogrania, mam 40% do trzeciej, zaraz, no nie, no nie wiem, czy będzie zaraz czwarta. Ale... Freddy się ruszył, naprawdę. Nie wierzę w to. Muszę jeszcze chyba Freda patrzeć, ale to nie wiem w sumie. Czy trzeba, czy nie trzeba. 35%, to jest do ugrania, nie? Tak mi się coś wydaje. Dobra. Słyszę coś. Teraz pytanie, od czego to jest? Czy to jest z kuchni jakiś dźwięk? To nie jest z kuchni chyba. Z kuchni są talerze, a to nie jest talerz. Czwarta w nocy, więc jest szansa, że to ugram. No weź tym światłem, się uspokój. 30%. Ej, dobra, z baterią stoimy bardzo stabilnie, ja bym powiedział. Zamykamy ciebie, ty se tu biegnij. Wywalaj. Dobra, 20% bo nam teraz Foxy, które zabrał, ale nic straconego, proszę państwa. Bo Foxy już teraz... Dobra, Freddy jest w kuchni, to, tego jesteśmy pewni. Pytanie, czy przez dwie noce zdąży przyjść tyle czasu? Ale zobaczymy, bo... Zobaczymy, po prostu. A ciekawe, czy jakieś... Chyba nie wpływa to ten dźwięk na niego jakoś. Dobra, zamknę sobie drzwi. Foxy już ruch ma pierwszy. Ktoś się ruszył. Dobra, na razie jest stabilnie. Zaraz będzie piąta, mamy 15%. Mi się wydaje, że to jest do ugrania. Wezmę mikrofon. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu wczoraj nie było odcinka, bo chyba to widzicie dzisiaj, to ten, to mnie głowa bolała, po prostu mi się nie chciało nagrywać, nie chciałem na przymus, bo pewnie byście czuli, że coś jest nie tak, że po prostu inaczej mówi niż zwykle. Dobra, patrzę. No i właśnie, ten już się szykuje, bo za długo nie sprawdzałem. Ale mamy 13% o 5. Dobra, musimy wytrzymać. Ten frajer, słyszę go, on tu stoi już, zaraz. Ty wywalasz, ty wywalasz. No i teraz mi zabiorą, będą mnie stalkować tu. Dobra, ja nie świecę, bo im to zabiera. Foxiego, no, okej. No wywalaj! Bo nie akurat był krótko, to ty musisz przyjść, no nie? Dobra, poszedł se. Ale nie wiem, czy Freddy zaraz nie przyjdzie. To jest ten problem, że nie wiem o tym. I to jest najgorsze. Dobra, na razie chyba stabilnie Foxy. Boże, boję się. 3%! No i nie! Nie stalkuj mnie! Ja już nic nie zrobię, no. Liczyć na kołysankę tylko w tym momencie. No i on już tu stoi. Nic nie zrobię. Teraz tylko liczyć na szczęście po prostu. Ja się oddalam. Jak będzie długa kołysanka, to wygrałem. Tu zaraz przyjdzie frajer. Chyba, że od razu. Ja zdejmuję słuchawki. Nie no, proszę. Proszę! Żeby to było długie. Uuu, dobra, 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 dobra. Koks, 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 koks. Dobra, łatwiutko. Czwarta noc za nami, pokczap. Ale ledwo co, ja myślałem, że byłem stabilnie z baterią i to było najgorsze. Że ja miałem 30% chyba o czwartej. I ten Foxy mi chyba zabrał te 6%. Nie wiem, co mi tak zdjęło. Może mogłem się Foxy'ego częściej patrzeć, co bym dał radę. Dobra, ale to już na inny odcinek, piąta noc. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Yo.